Siema, siema, chyba mnie poznaliście teraz, taki desperado jestem, nie? Włosy zapuściłem, długasy takie są. Chciałem wam dzisiaj przybliżyć markę Nowa Bajka. Właśnie idę do Kładzisza, żeby no, pokazać wam inne produkty też. Bardzo dobre oczywiście. Majek, chodź. Klaudia mówi, że w tych włosach to wyglądam jak desperado. Z tego filmu, co gitarą strzela. Rapapapam. Brrt. No, takie numery. Nie wiem, czy warto chodzić do fryzjera. No, chyba warto. Dobra, lecę z materiałem. Wszystko to oczywiście, co dostałem z Nowa Bajka, sobie wstawiłem do mojej walichy. Czyli jak ktoś chce, może zamówić sobie całą taką walichę. Z nowości. Co ja mam z nowości? Właśnie, to co mnie interesuje, żeby wam przybliżyć, to jest do odświeżania plastików i fast cleaner z Nowa Bajka, czyli to się przyda oczywiście do wkładów, do motocykli. Wezmę sobie jakąś taką czyściuchną w miarę szmatkę. Muszę uważać na fryzurę, wiecie, żeby jej nie poniszczyć. Może na live'a starczy. Dobrze, trzeba sobie, patrzcie. Tutaj mam, no wiadomo, umyty, nieprzecierany wkład, plastiki. Mój ty bleku. Co jest? Przez przypadek otworzyłam kopertę, bo czekałam za przesyłką, ale to nie do mnie, to do ciebie. Coś ty. No kurde, patrzę. No widziałem tego listonosza. No. A żeś otworzyła. No otworzyłam, bo myślałam, że to jest do mnie. Nie spojrzałam, bo też czekałam. Co to jest? Takie coś, no zobacz. Tablica, ale ja nie zgubiłem. Ale ja. No, bo nie spojrzałam, bo kurde. A słuchajcie. Pod kogo to jest? Kacper. O, Kacper. Kurde, chłopie. To jest trzecia rzecz, co dostałem za darmo. I to jeszcze od widza. I tak patrzę, mówię. Co to? Ale kosmos. Patrzcie, akurat będę czyścił Kładzisza. Zaraz przymierzymy. Ale... Miała być bluzka, a przyszła tablica. Ale bluzka dla kogo? Dla mnie, no mówię, że myślałam, że ja zamawiałam sobie. Myślałam, że to do mnie, a to nie. No to chodź, zobacz, będziesz świadkiem. Zobacz. Normalnie oryginał. No. Nie, no taki bajer. Ja bym nigdy o takim czymś nie pomyślał. Widziałem, jak inni mają, nie? Ale... Ale to jest oryginał normalnie, zobacz. Mhm. Przekleimy tylko ten. To świecące. Bajka. Tylko teraz podpowiedź. Czy jedną na drugą, czy tą ściągnąć i tą? Z przodu? Nie. Tu masz takie dziurki, wywiercić, przewiercić. O, i tak z przodu by było, nie? No, ale bym to poniszczył szybko. No to dobra, to ja proponuję coś takiego. Kacper, jak oglądasz, bardzo ci dziękuję. No po prostu, no szok po prostu. Zaproponuj, czy na tył, czy na przód. Dostosuję się do tego, co po prostu mi tu podpowiesz. Nie no, kurde, petarda. No petarda. Chłopaki takie jakieś widziałem, że zamawiali sobie, ale to takie jakieś plastikowe czy coś takie to było, ale to jest normalnie original. Original miód malina. W razie czego tak, tu pasuje. Na tył to wiadomo, że pasuje. Tylko teraz po tym vlogu, no mam nadzieję, że obejrzysz, Kacper. Tak sobie myślę, że znałeś adres, czyli musiałem tobie wysyłać coś, plakaty, wlepki albo kalendarz, nie wiem. Pewno po adresie bym znalazł, bo tam zapisujemy wszystkie adresy. Petarda. Dzięki. No jestem po prostu. W szoku jestem po prostu. Dobra, na razie położymy ją tutaj.
Nie będę otworów na razie wiercił. Będę czekał na Waszą opinię i Kacpra. Niech Kacper najlepiej powie. Dobra, a teraz przejdę do tych kosmetyków. Do tablicy jeszcze wrócimy, tylko sobie trochę poprzecieram. Jakoś trzeba to odblokować. O, patrzcie. Słuchajcie, to jest Fast Cleaner. To jest tak zwane mycie motocykla kłada na sucho. Każdy sprzęt ja tak praktycznie myję. No wiadomo, jak już jest taki no niemocno zachlapany od błota, taki o delikatnie. Wszystkie po prostu brudy, tłuszcze, wszystko to Wam wyczyści. Już tych butelek to my zużyliśmy z Kubą tyle. Jeszcze taka aktywna piana jest, której ja nie mam. Ale zobaczymy. Może jest. Zobaczymy. Chroni kolory w ogóle tamten środek, który jeszcze Wam pokażę. On będzie taki wycacany, że nie będę chciał wyjechać. I słuchajcie, no, nowa bike, nowa myślnik bike to jest firma polska. To są motocykliści, którzy całe serce wkładają właśnie w rozwój tej marki, tych kosmetyków. Jak ktoś jeździ po drodze, po szosach i na przykład potrzebuje no do kasków dobry środek, do szybek, od robali, do kombinezonów skórzanych. No do skórzanych kombinezonów to mają naprawdę taką chemię petarda. Rzeszok, tamte dainezy i to wszystko, to się po prostu te środki chemiczne do czyszczenia to się chowają. Na przykład środek do skór to mają taki aktywna piana, czyli trzeba to wstrząsnąć. Sama ta aktywna piana po prostu wszystko, całe te muchy, to wszystko Wam ściąga. Nawet jak macie od smaru, przypuśćmy motulem, smarujecie łańcuchy i Wam zachlapie wszystko, to po prostu to jest najlepszy środek do usuwania tego typu zabrudzeń. Czyli tym środkiem czyścicie i te wszystkie, i plastiki, siedzisko możecie, metalowe elementy. Fajnie to wszystko. Jakieś resztki z kleju po naklejkach na przykład. Że jak nabrał już koloru, nabrał. Dobra. Doszedł. Czyli w sumie chwila, moment. No i teraz mamy ten środek do odświeża i chroni kolor. Działa to jak taki nabłyszczacz. Potem oczywiście do tego tak błoto i wszystko się nie przytwierdza. Też można i plastiki, i metal. My sobie też tutaj wszystko nabłyszczymy. Ale będzie czad. No i tego się już nie przeciera, tak zostawiamy.
O, tablicę można, to będzie odbijała od fotoradaru. Puszeczki moje. Jeszcze muszę taką puszkę sobie załatwić i opaskę założę z tyłu. Bo tu właśnie akurat nie mam. O, właśnie widzicie? Trzeba zainwestować w Red Bulla. Raptus. No piękny, no po prostu rebela. No, a tutaj jeżeli chodzi o ten wydech, słuchajcie, jeszcze nie wiem właśnie jakie kajo w ogóle tak na stałe zagości u nas. Mam nadzieję, że to będzie 200. No i wtedy do takiego kłada, który u nas będzie, nie wiem, może będzie 200, nie jestem pewien. Może 150, też nie wiem, zobaczymy. No to ten wydech Duncana, no poleci tam, no nie będę wydawał pieniędzy i wyrzucał. Nie będę też tego odsprzedawał. Będzie po prostu na jakimś kajosie naszym. No jeszcze jeden wyjazd, wymiana oleju. No w sumie w przyszłym tygodniu będę mógł już zamówić dystansę. No i to będzie wszystko do Raptusa. Dzięki jeszcze raz, Kacper. Super. Zawsze mówiłem, że mam widzów najlepszych. Zawsze. Słuchajcie, ja dla Was też mam niespodziankę. Załatwiłem Wam w sklepie motoholicy.pl rabat 12% dla wszystkich na stałe. Na każdy asortyment wystarczy podać hasło Blegopso i po prostu dzwonicie. W opisie jest telefon do Jakuba i po prostu zadzwonicie, powiecie co chcecie, poda Wam cenę, odpowiada Wam, zamawiacie, czyli 12% na wszystko. Dużo różnych rzeczy tam możecie kupić, kaski, części, po prostu wszystko, czy do KTM-a, do motocykli, no po prostu jest bardzo duży sklep, bardzo dobrze zaopatrzony i tam po prostu, jeżeli nie mają czegoś na miejscu, no to jest kwestia 2 dni i już macie u siebie. Jeżeli mają, to na drugi dzień już wysyłają. Bardzo prężna i dobra firma, także to jest ode mnie dla Was załatwione. 12% na wszystko. No to nara, hejo, trzymajcie się piona. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz.